Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z naprawdę ogromnym book haulem z czerwca i z początków lipca. Dawno nie nagrywałam filmiku, bo byłam dosyć zajęta, ale teraz mam dla Was naprawdę bardzo dużo książek i dzisiaj podzieliłam Wam kategoriami. Czyli będzie coś z literatury pięknej, obyczajowej, coś z powieści historycznych, przygodówki, kryminały, thrillery oczywiście i coś z takiej literatury psychologiczno-popularno-naukowej, więc żeby już nie przedłużać, zaczynamy. I powiem Wam, że w tym miesiącu wyjątkowo najwięcej mam powieści z literatury takiej pięknej i obyczajowej, chociaż tyle samo mam thrillerów, ale to jest zawsze dziwne, bo najwięcej mam thrillerów, tym razem też mam dosyć sporo z tej literatury pięknej. Zaczniemy od tych powieści, które już przeczytałam. Pierwsza to jest Najkrótsza noc. Najkrótsza noc Mirosławy Karety. Powiem Wam, idealna powieść na wakacje. Świetne połączenie mitologii i mitów dotyczących Kaszub z gdzieś tam tajemnicą, z przygodami wakacyjnymi, ale też z tym, co jest gdzieś tam w głębi nas, ten taki mrok, ale też poszukiwanie siebie, no i w połączeniu jeszcze z magiczną nocą sobótki, kupały czy palinocki. Świetnie się czyta, tak jak mówię, bardzo płynnie autorka przechodzi między mitem i tymi bóstwami kaszubskimi, a wydarzeniami, które dzieją się wśród bohaterów, więc polecam, szczególnie na plaży lub nad jezioro, Najkrótsza noc. To jest pierwsza. Kolejna, którą już kończę, jeszcze nie przeczytałam, ale jestem przy końcu, to jest Czerwony Kaszmir, Christina Moreau. Christina Moreau w ogóle jest malarką i rzeźbiarką i powiem Wam, że czytając tą powieść czuć, że czuć, może widać, że to jest artystka. Dlaczego? Dlatego, że ten język, którym opisuje tło wydarzeń, to co się dzieje, te tkaniny, krajobrazy, to właśnie mają taką, można poczuć jakby, że jakby to byłby obrazy namalowane przez malarkę, stworzone przez rzeźbiarkę, można poczuć dosłownie ten Kaszmir, który tu jest głównym tłem powieści. Powieść, gdzie nie ma, powiem Wam, jakiejś wielkiej akcji, wielkiej fabuły, ale właśnie jest ten taki artyzm i wydaje mi się, że najważniejszym takim przesłaniem, jakie jest w tej książce i dlaczego warto ją przeczytać, to jest ten język, jakim jest napisane i to, żeby poznać bliżej kultury, szczególnie Mongołów i ich zwyczaje. No pięknie napisana i ja głównie polecam dla tego języka. Kolejne z takiej literatury obyczajowo, ale też powiedzmy takiej fantazy, to jest Świat głębin, Frances Harding z wydawnictwa Czarna Owca. Pięknie wydana powieść, zobaczcie, twarda oprawa, pięknie wydana. Jeszcze nie przeczytałam. Powieść, gdzie niby uważaj na sekrety, które kryją się pod falami. Bogowie
Miriad nie żyją. Kilkadziesiąt lat temu zaczęli walczyć między sobą. Nikt nie wie dlaczego, ale czy tak naprawdę odeszli na zawsze. Kiedy 15-letni Hark znajduje bijące serce przerażającego bóstwa, ryzykuje wszystko, by uchronić je przed przemytnikami, naukowcami i fanatykami. No zobaczymy, świat głębin. Jak przeczytam, na pewno do Was wrócę z recenzją. Kolejna powieść, to nie ukrywam, tą, na którą czekałam. Czytałam ją wiele lat temu, ale uznałam, że muszę mieć w swojej biblioteczce powieść Milczący zamek Kate Morton, wydaną w wersji butikowej z wydawnictwa Albatros, bo zobaczcie, jak to jest pięknie wydane. Ja uwielbiam, powiem Wam, tą wersję butikową wydawnictwa Albatros, ponieważ to jest zawsze twarda oprawa. Te książki pięknie wyglądają na półkach przez wiele lat. O. I teraz tak, powiem Wam, Kate Morton dla mnie osobiście jest autorką podobną do Lucindy Riley. Dlaczego? Dlatego, że pisze w podobnym stylu, czyli zawsze mamy jakąś tajemnicę rodzinną. Zawsze jest coś z przeszłości, czyli pojawia się ktoś nowy, jest jakaś starsza pani, która chce opowiedzieć swoją historię i czasami jest to mroczna historia. Są to najczęściej takie powieści gotyckie, tak? W takim stylu napisane. Ja lubię taki styl i lubię taką literaturę piękną, obyczajową, właśnie w stylu gotyckim. Dlatego zawsze te dwie autorki, Kate Morton, Lucinda Riley, no uwielbiam te ich książki. Więc ostatnio przeczytałam tak już całą serię Siedem Sióstr i teraz myślę, że może ponownie wrócę do Milczącego Zamku, mimo tego, że już czytałam to jakiś czas temu. Ale polecam wszystkim i powiem Wam, mimo tego, że one są dosyć grube, to zawsze przez te historie to się po prostu płynie. Kolejna książka, to jest z serii butikowej, to jest Pieśń o Achillesie, Madeleine Miller, autorki, która napisała Kirkę, również w wersji butikowej. No i zobaczcie, jakie to są, no, cudne książki. Przecież jak one stoją obok siebie, to jest no, coś pięknego. Oprócz tego, że te książki są piękne, to na pewno dużo ze sobą niosą. To jest inne przedstawienie historii o Achillesie. Tego jeszcze nie czytałam. Jak skończę, to na pewno do Was wrócę z recenzją, czy udało się autorce oddać, czyli żeby w bardziej przystępny sposób przedstawić mit o Achillesie i tą jego historię, czy dodała coś od siebie, czy coś zostało zmienione. Na pewno do Was wrócę. Kolejna książka to z cyklu literatury pięknej, dosyć można powiedzieć taka, bym powiedziała, kontrowersyjna w obecnym momencie, w obecnych czasach, ale też satyryczna, zabawna. To jest powieść Pod tęczą z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Pod tęczą jest powieścią, czyli że pewna grupa chciała stworzyć miasteczko wolne od LGBT, no, czyli trochę tak jak u nas, są już takie niby miasta wolne od LGBT i teraz czy im się to udało, czy udało się stworzyć strefę wolną od LGBT. Bardzo ciekawa, szczególnie polecam tym, którzy jakby są w temacie, których interesuje ten temat. W zabawny też czasami sposób przedstawiony.
I zobaczcie, jak fajnie, czy tutaj zobaczycie, czy odda kamera, jak ma jeleń taką ładną muchę w tęczę. I ostatnia z cyklu Literatura Piękna to jest Kobiety z klasą. Autorki, mogę źle przeczytać, Steinun Sigurdardóttir, no nie, źle na pewno przeczytałam, więc tu wam pokażę z wydawnictwa Mowa. To jest powieść o kobietach, ale pokrótce wam przeczytam, co napisał tutaj wydawca. Podczas służbowej podróży do Paryża Maria Holm, kobieta z gór, duma islandzkiej wulkanologii, nawiązuje znajomość z tajemniczą Włoszką, ucieleśnieniem determinacji i tupetu, chodzącym manifestem kobiecości z wizją świata zmierzającego w stronę stuprocentowej feminizacji. Oszołomiona nową relacją, przepojona erotyzmem i zmysłowością, ze zdumieniem spostrzega, w jakim kierunku zaczyna zmierzać jej życie. Im bliżej poznaje Gemmę, tym bardziej nie może oprzeć się wrażeniu, że wie o niej coraz mniej. Kim jest osoba, która wywróciła jej życie do góry nogami i jakie będą konsekwencje jej nagłego pojawienia się w życiu Marii? Podobno bardzo dobra książka, na pewno do was też wrócę z recenzją. I to tyle z literatury pięknej. Teraz pokrótce kilka powieści z literatury takiej historycznej, czyli powieść historyczna. I zaczynamy od Oliwiera Clemensa, Oczy Królowej z wydawnictwa Rebis. Tą książkę już przeczytałam. Powiem wam, można ją porównać do Trzech Muszkieterów, Dima, ale z takim... Autor czasami można wychwycić taką ironię, taką satyrę w odniesieniu do tego, więc fajnie. Dodatkowo jest tutaj trochę takie odwołanie, czyli do Jamesa Bonda, MI6, ale oczywiście w czasach królowej Elżbiety I. Więc jeśli was interesuje, jak działały tajne służby w czasach królowej Elżbiety I, te początki, jak się tworzyło MI6 Elżbiety Królowej I, jak to wyglądało, no to oczywiście zachęcam was do przeczytania książki Agenci z cyklu Agenci Korony Oczy Królowej, czyli kto był jej takim pierwszym, można powiedzieć, szpiegiem. Świetnie się, słuchajcie, to czyta, napisana takim lekkim, przystępnym językiem, dosłownie na jeden raz. Autor Oliver Clemens jest też scenarzystą i naprawdę, powiem wam, w sposób taki właśnie obrazowy wszystko przedstawia i dzięki temu naprawdę bardzo szybko, że tak powiem, podąża akcja. I czytelnik nie może się dosłownie oderwać od tej powieści, no tak jakby oglądał film, więc dla miłośników literatury gdzieś tam nie tylko historycznej, ale również akcji i tak samo Jamesa Bonda polecam. Kolejna książka, to taka, której jeszcze nie czytałam, to jest Życiowe decyzje Wiktorii Gisze z wydawnictwa Mando. I to jest, my kobiety chcemy realizować marzenia. Świat odżywa i życie w Krakowie znowu nabiera tempa. W roku 1921 tragiczna przeszłość powoli staje się nieprzyjemnym wspomnieniem, jednak nie dla wszystkich. Nieoczekiwana wiadomość burzy życie Stefanii. Wojna się skończyła, a teraz trzeba zawalczyć o siebie. Czy dziewczyna podejmie właściwą decyzję, a może to los dokona za nią wyboru? W czasie, kiedy Stefania zmaga się z własnymi demonami, Eleonora i Rosalia układają sobie życie u boku mężczyzn, których darzą głębokim uczuciem. I chociaż wydaje się, że wszystko usłane jest różami, na ich drodze do szczęścia pojawiają się problemy. No i czyli taka typowa literatura obyczajowa umiejscowiona w dwudziestoleciu międzywojennym. Zobaczymy.
ostatnia to powieść historyczna, na którą wiele osób czekało, czyli to jest zamknięcie trylogii, którą pisał Marcin Faliński i Marek Kozubal, czyli o wywiadzie polskim, ale czyli trylogia szpiegowsko-historyczna i jej finał Operacja Retea Marcina Falińskiego i Marka Kozubala. Oczywiście wszystko dotyczy czasów, myślę, że teraz to się już przeniesiemy w czasy powojenne. Chociaż powiem Wam, przedostatnia część, Operacja Singe, to tak toczyła się i tuż przed wojną, i w czasie wojny, i w czasach zimnej wojny, i nawet czasy współczesne, ale myślę, że ta będzie dotyczyła głównie czasów tuż powojennych, chociaż tutaj mamy Warszawę 2014, Bukareszt 1939 i Wiedeń 2016. W finałowej odsłonie serii Marcin Faliński i Marek Kozubal przyglądają się procesowi kształtowania i działalności nielegałów. Kreśląc opowieść z charakterystycznym dla siebie rozmachem, autorzy prowadzą czytelnika przez najważniejsze wydarzenia w historii światowego wywiadu. Więc z tego co wiem, będzie dotyczyło to już rozgrywki między wywiadami w czasach powojennych, czyli zamknięcie trylogii Operacja Retea. Na pewno do Was wrócę i przedstawię pokrótce wszystkie części trylogii, tak żebyście jakby wiedzieli, i też podsumuję, która według mnie ta z tych części jest najlepsza. To. I teraz, jak już jesteśmy, opowieść historyczna, to jeszcze trochę przejdziemy do przygodówki. Powrócił oczywiście z cyklem Sigma Force James Rollins, Ostatnia Odyseja, wydawnictwa Albatros. Autor w ogóle jest polskiego pochodzenia, nie wiem czy wiecie. Ale James Rollins, ten cykl Sigma Force, czyli dotyczy tak tych służb, które zajmują się takimi no, zagadkami, prawie jak oddział Himmlera, jak ja to mówię. No, tym razem mają lodową pułapkę, czyli grupa naukowców na Grenlandii znajduje uwięzionych w lodowcu pradawny statek. Zgodnie z ich pierwszą teorią jest to łódź wikingów. Kolejny dowód na to, że to nie Kolumb odkrył nowy świat. Ściągnięta na miejsce archeolog dr Elena Cargill stawia jeszcze śmielszą tezę, która może sprawić, że historię trzeba będzie napisać na nowo. Według niej to arabski statek z IX wieku. Zanim jednak potwierdzi swoje przypuszczenia, zostaje porwana przez bandytów, zaś statek ujawnia swój przerażający ładunek. Nawet jeśli Sigma Force nie byłaby gotowa się tym zająć, to interwencja prezydenta USA przesądza sprawę. No i tutaj na tropie Leonarda da Vinci, Odyseusza, wszystkich. Wszystko w jednym. Czy to się Jamesowi Rollinsowi udało, czy już może przesadził, to na pewno też do Was wrócę z recenzją. Natomiast na pewno jest to świetna książka dla wszystkich tych, którzy lubią literaturę taką przygodową, akcji. Jeśli ktoś natomiast lubi literaturę przygodową, ale ma na przykład na plaży dzieci, no to tutaj powieść przygodowa dla dzieci i młodzieży, czyli Skrzynia z karabinami, też polecam, coś w stylu Pana Samochodzika, duża czcionka, można czytać nawet z dzieckiem i też przeżyć przygodę. I teraz przechodzimy do mojej ulubionej kategorii, czyli thrillery. I teraz powrót Simona Becketta, druga część bestsellerowej serii z Davidem Hunterem. Simon Beckett, zapisany w kościach, nowe wydanie. Ja polecam całą serię, świetnie się to czyta.
Uwielbiam Becketa. Teraz jest to, tak jak mówię, nowe wydanie z wydawnictwa Czarna Owca. Wyspa, z której nie ma ucieczki, zabójca, który nie zna granic. I oczywiście, jak to u Simona Becketa, zawsze będą robaki. Ale gorąco polecam. Lisa Gardner, Samotna. Masz tylko kilka sekund na decyzję i całą wieczność, by jej żałować. Tak, czyli kolejny thriller Lisy Gardner z wydawnictwa Albatros. Kiedy podejmujesz decyzję życie albo śmierć, sprawa jest prosta. Jeśli masz wybór, życie jednego człowieka albo drugiego, wpadasz w pułapkę. W ekskluzywnej części Bostonu dochodzi do ataku przez przemocy domowej. Mężczyzna celuje z broni do żony i synka. Bobby Dodge, ściągnięty na miejsce snajper stanowej policji, ma tylko chwilę na podjęcie decyzji, której może żałować do końca życia. Nie waha się, ratując dziecko i jego matkę, która nie po raz pierwszy cudem unika śmierci. Dla obojga jednak koszmar dopiero się zaczyna. No i zobaczymy, jak Lisa Gardner rozbuduje ten thriller. Teraz książka, nad którą wiele osób się zachwyca. Ja jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, ale nie ukrywam, że też no już chcę po nią sięgnąć w najbliższym czasie. To jest nominowana do Goodreads Choice Awards 2020. Książka Tenny French, Z dala od świateł, również thriller, wydany przez wydawnictwo Albatros. Martwa cisza irlandzkiego odludzia okazuje się ciszą przed burzą. Mała miejscowość w małym kraju. Żaden z jej mieszkańców nie jest taki, jaki się wydaje. Trudno rozpoznać, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem, zwłaszcza jeśli się jest outsiderem. The Times uznał, że jest to jeden z najbardziej fascynujących thrillerów psychologicznych od czasu Tajemnej historii Donny Tarat. No zobaczymy. Wszyscy się tym zachwycają. Na Goodreads ma bardzo dobre też opinie. Więc na pewno do Was wrócę z osobną recenzją. Kolejna książka, taka, którą też już przeczytałam, bo jest to mój ulubiony autor, to jest Donato Carisi, Dom Głosów, z wydawnictwa Albatros. Powiem Wam, że Donato Carisi zaskoczył mnie tą powieścią. Dlaczego mnie zaskoczył? Dlatego, że jest napisana trochę w innym stylu, ma trochę inną konstrukcję niż jego standardowe powieści. Przyznam, że wcześniej, widząc tytuł, spodziewałam się czegoś podobnego jak W labiryncie, ta jego powieść, ale jak przeczytałam, to było tutaj dla mnie zachwycenie takim głębszym przesłaniem autora, i tą taką psychologią, ale właśnie pokazaniem, że w zasadzie żaden z dorosłych nie chce słuchać dzieci. Nawet ten, który jest dedykowany do tego, żeby te dzieci słuchać. Bardzo taka mocna powieść, bardzo złożona, bardzo bym powiedziała wielowymiarowa i można powiedzieć, że trochę tutaj przechodzimy od dorosłości do cofnięcia się do bycia dzieckiem, czyli trochę ściągamy te warstwy jak z cebuli po to, żeby dotrzeć do sedna nas, tego, co jest w samym środku. Dom Głosów opowiada o dziewczynce, która ma wiele imion, nie ma domu, jej domem po prostu są rodzice. Wydaje jej się, że zabiła swojego młodszego braciszka. Powraca do Włoch, żeby odnaleźć niby tego swojego brata. Trafia do usypiacza dzieci, czyli hipnotyzera, i próbuje odnaleźć swoją historię. Ale jak poszukiwanie jej historii powiąże ją z hipnotyzerem i czy te historie się ze sobą jakoś łączą, jego tajemnica z jej tajemnicą, no to tu już zachęcam Was do książki. Jak to u Donato Carisi, świetnie napisana.
Niesamowita. I w zasadzie bardzo podoba mi się ta puenta na koniec. Kolejne to dwie książki mistrza thrillerów, czyli Grahama Mastertona. Jedna to Susza opowiadająca, czyli jak będzie wyglądał świat, jak nie będzie wody, a druga, jeśli ktoś może uratować miasto, to tylko ona. Do ostatniej kropli krwi. To już seria z Kate Maguire. Więc dwa thrillery, jeszcze ich nie czytałam, na pewno do Was wrócę. Nie ukrywam, że tym jestem bardziej zainteresowana, czyli Suszą, czyli przerażającą wizją świata bez wody i jak to sobie Graham Masterton w swojej wizji przedstawił. Tutaj oczywiście też mam najnowszą powieść Remigiusza Mroza, Wybaczam Ci, z dosyć ciekawą okładką. Jego najnowszy thriller. Jestem ciekawa, czy będzie to coś w stylu Nieodgadnionej, Nieodnalezionej, czy coś całkowicie innego, w jakim kierunku poszedł Remigiusz Mróz i czy będzie to coś, co mnie zaskoczy, czy wszystko będzie w podobnym stylu. Na pewno do Was wrócę też z osobną recenzją. I teraz przechodzimy do kryminałów. Kolejna to jest Brud Bartosza Kurka. Jest to kryminał, ale taki, który dzieje się w kulisach władzy politycznej, IPN, służby specjalne. Podobno bardzo, bardzo dobry. Na pewno też do Was wrócę z osobną recenzją. Kolejny to jest Półmorderca Hakana Nessera, czyli jeden z najbardziej znanych szwedzkich twórców kryminałów powraca. Tym razem z bardzo, powiem Wam, wyjątkowo, że tak powiem, niewielkim objętościowo kryminałem, więc jestem ciekawa, co to będzie i czy można być półmordercą. Kolejna to jest Marta Zborowska Bez powrotu. Kolejna część serii. Też na pewno do Was wrócę z recenzją. No i oczywiście kolejna część o siostrach Raj, czyli Jodełka, Pamiętnik Karła. Powiem Wam, jak zobaczyłam tytuł, od razu mi się skojarzyło z Napoleonem, że siostry odnalazły pamiętnik Napoleona, ale czy tak będzie, to Wam powiem. Wcześniejsza część bardzo mi się podobała i jestem ciekawa, czy Joanna Jodełka w tej części również utrzyma ten poziom, a może nawet podniesie poprzeczkę. Ten na pewno się nadaje na plażę, bo humor gwarantowany. No i już ostatnie trzy książki. To jest tak, kolejna książka Aleksandry Chorowicz o psach, Psy i my. Historia niezwykłej więzi między nami i psami. Ja mam psa, więc i lubię bardzo styl pisania Aleksandry Chorowicz, dlatego z przyjemnością przeczytam. Tutaj nawet leży koło mnie, nie widzicie go, ale on tutaj po prostu zawsze, jak czytam czy nagrywam, to musi być przy mnie. Ale że jest malutki, bo to Jorkuś. O, pokażesz się? Pokażesz się? O, widzicie? Pomachaj. O, przyjmę. Obudziłam go. I ostatnie dwie książki. Jedna to jest Uleczyć traumę Petera Levina. To już, słuchajcie, czytałam, bo gdzieś tą książkę też już znam. Jest to kilkunastostopniowy, znaczy kilkanaście kroków do tego, żeby właśnie uleczyć swoje ciało z lęków, trochę też wspomagane medytacją, sztuką oddychania. I tutaj na końcu książki też mamy płytę, jeśli ktoś właśnie chce, czyli jeśli ktoś chce popracować nad tym,
wyzbyciem się lęków, nad sztuką oddychania, to polecam. I najnowsza książka, która dopiero będzie miała premierę z końcem lipca, Kobiety, które kochają za bardzo, Robin Norwood, która jest psychoterapeutką zajmującą się terapią rodzin i głównie relacjami toksycznymi. Tutaj opisuję te wszystkie toksyczne relacje, jak sobie z nimi radzić. Jeszcze nie przeczytałam, ale na pewno do Was wrócę z recenzją. Więc jak widzicie, to jest prawie 30 książek. Sporo się tego nazbierało, 30 minut, więc prawie minuta na książkę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Na pewno będę do Was wracała sukcesywnie z recenzją. A już myślę za 2 dni max podsumowanie czerwca, czyli co przeczytałam w czerwcu z krótkim opisem książek. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłej niedzieli, trochę chłodniejszej, widzicie już sama, ledwo już mówię. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.